A tymczasem Marlena Klimczyk jest razem z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć, bardzo miło poznać. Cześć. Na żywo. Cześć. Dobry. Cześć. Dzień dobry. Chodź, cześć, siadaj. Sedam. O matko. Okay. Chodź, tutaj. To jest. A dobra, okay, może, słuchaj, może sieć, to jest, jest dobrze. Może to jest odpowiednia to, zamiana, słuchaj. Może jesteś Nostradamusem, może sobie właśnie coś teraz na dobra. Przyszłość. No. Jak się czujesz? Znaczy, no, jest dużo emocji na pewno, tak samo jak było tak naprawdę na wejściu, tak i na wyjściu. Myślę sobie, że to było świetne doświadczenie i naprawdę no, warto było go doświadczyć, także jestem bardzo zadowolona z pobytu. No ale co się stało? No, wszystko się nawarstwiło. Tęsknota za dziećmi, też pewne sytuacje, które w domu się pojawiły. Ale że jakie? Że które? Dobra. To znaczy, no, nie było na pewno nic takiego, co by spowodowało, że przez jakiegoś uczestnika bądź jakaś taka sytuacja, nie wiem, że ktoś na przykład zrobił mi tam krzywdę bądź mi utrudniał pobyt w domu wielkiego brata, nic takiego nie było, to moja była własna decyzja. Ale co się w tobie wydarzyło, wewnątrz ciebie? Znaczy, ja myślę sobie, że ja byłam na dużo rzeczy przygotowana, ale nie na aż tak wiele. I to tak naprawdę zaważyło. Że przerosło cię to troszeczkę? Myślę, że troszeczkę tak. Ale co to było? Mm. To wiele, to co cię przerosło? No właśnie pobyt właśnie... Ciężko mi jest to tak nazwać, bo na pewno przede wszystkim ten czas taki mocno ograniczony w kontakcie z osobami jednak bliskimi. To tak naprawdę te osoby po jakimś czasie stały się dla mnie jedne bliższe, drugie dalsze, ale no jednak rodziny nie zastąpią. Nie było to i nie zastąpią tak naprawdę najbliższych osób. A jakbyś miała na przykład telefon, to byłoby ci łatwiej? Gdybyś mogła zadzwonić i nie, nie uspokoić sądzę. Się? No, być może tak. No. Teraz ta technologia jest taka, można prowadzić wideorozmowy, widzieć drugie osoby, także być może tak, natomiast nie wiem. To nie jest to tak naprawdę łatwy czas być z tyloma osobami, których tak naprawdę się nie zna, bo to też był taki krótki czas i ja myślę sobie, że może też tak być, że no, że tak nawet do końca, do samego finału po niektórych osób by się nie dało tak poznać. O. Wyobrażałaś to sobie inaczej? Znaczy, troszeczkę tak. Trochę tak, trochę wyobrażałam sobie to inaczej, ale nie samych innego? Uczestników, jak może te sytuacje po niektóre, które się wydarzyły gdzieś w domu. Dobra, nie powiem. Zatrzymam coś dla siebie. Ale przecież my wszystko widzieliśmy. Ja rozumiem. Tylko nie wiemy, które dla ciebie te sytuacje były takie przełomowe, że podjęłaś taką decyzję. Znaczy, na pewno... Trochę się zaczęliśmy modelować w pewnym momencie, że faktycznie był taki czas, że dużo narzekaliśmy no, na różne rzeczy, jak na lodowatą wodę na przykład, tak, to też oczywiście, no i to też nie pomagało, bo gdzieś tak naprawdę nie poszło, to był taki moment, że ktoś narzekał i to tak, gdzie nie przeszłam, to ktoś narzekał, później narzekałam ja, później znowu ktoś narzekał, także tak się wymienialiśmy. A jak myślisz, jak zostałaś odebrana przez widzów? No nie wiem, naprawdę. To jest takie pytanie, na które ja tak naprawdę nie znam odpowiedzi, chyba żaden z uczestników nie będziesz zna. Czytać komentarze? Tak. Trochę tego będzie. Boisz się tego? Nie.